Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do Tidlet Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Gra Jan Krzysztof Duda między innymi. Gra Nakamura jak zwykle. No i jedziemy, zobaczymy jaki wynik się uda osiągnąć. Mam nadzieję, że też gry będą całkiem dobre. Przypominam, komenda wykrzyknik kurs. Do 11 października sprzedaje trzecią edycję Szachowych Fundamentów. Ta komenda działa tylko na Twitchu, ale też będzie pewnie na YouTubie w komentarzu przypięta. Także zapraszam serdecznie do obejrzenia oferty. Jedziemy, moi drodzy. What? Mam arcymistrza 2950, pierwsza runda, ekstra. Ranking 2506. A, spadło mi. To mnie nie rozstawiło. No to jedziemy. G3, skoczek F6, go. To ciśniemy, E4. To E5 zagrajmy. Co się będę szczypał? Okej. Zróbmy sobie roszadę, skoczek wyjdzie. F4 pewnie mi zagra, coś takiego. Okej. No D6 muszę grać, no i F4, okej. Właśnie tego nie lubię. Tutaj trzeba zbić tego pionka. Tak czuję, że trzeba go zbić. Tracę w ten sposób centrum. Ale może i nie do końca. Skoczka wstawię tu, skoczka tu. Przestawię sobie go tutaj. Może jakiś C5. Czemu by nie? Wypędzam, on się też przestawia, skubaniutki. Ok. Tak, tak. Obydwaj szukamy swojej szansy tutaj na lepsze ustawienie figur. Może hetman B6. A4 też mi się podoba. O, proponuje mi taką wymianę. Dobra, hetman B6. Zbijemy tu i F5. Jeżeli on zbije, to ma bicie wieżą. To jest fajne. Chociaż pionkiem też będzie całkiem sensowne. Nawet bardzo będzie to sensowne. Ale może wieżą? Dziab, dziab. Trzeba otworzyć końca koniecznie. Skoczek C5. Tutaj nic nie zrobi, ale... No właśnie, tutaj... Bić to czy nie bić? Zbijemy. A, taki ruch chyba jest... Nie, nie można, bo tutaj, okej. Okay. Wygląda to całkiem nieźle. B4 jest dobre. Możliwe. Skoczek mój nie będzie miał jakichś dobrych. Aha, tutaj wchodzisz i chcesz mi tak zagrać. Okej, okay. Tak, tak, tak. Tak, tak. Bardzo król będzie odkryty, ale. Aha, szacha też możesz dać. No tak. Tutaj. Oj, będę cierpiał chyba w tej pozycji. Mógłbym tam palnąć stępem. Chyba. Pozycja jest co najmniej nieciekawa. Tu i tu chcę zagrać, jeżeli wieża. Wow. Bicie, tu hetman wchodzi, tu. Czy ja tu dostaję mata? Widzę co, nie wiem, pewnie tak. Nic nie widzę.
Dobra. Może przegrywam. Powiem wam szczerze, że jestem w takim szoku, że nie wiem. No może tu, oczywiście uciekam. No tak. Jak on może to wygrywać? Nie wiem. Bo jeżeli hetman zagra tu, to ja gram tak. Chyba się bronię, co? Bo jeszcze skoczek kłonie tu ma obronę. What? Tutaj. Aha, tu nie mogę, bo on mi bije po prostu tu. Muszę to zbić. Muszę to po prostu zbić, bo on dostał mata. O rety. O nie! Wtopa, bo tutaj nie mam w ogóle obrony. Szczegoniec stoi. Przegrałem. No, przegrałem, ale ładnie mnie załatwił. Kurczę, ale powiem wam, że było naprawdę ciekawie. No tu wygrywa, nie? No właśnie. Dam mu tę przyjemność. Dania mata. Ale partia ciekawa była. Bardzo mi się podobała. Nie wiem jak wam. Witam serdecznie wszystkich na czacie. Witam serdecznie. Ale podobała mi się partia. Nie wiem, czy wam się podobała. Ciekawy jestem, co tu się w ogóle działo, jeśli chodzi o silnik. Sprawdźmy, ale dobrze, że z GM-em pierwszą partię. To dobrze. Dobra, tutaj, tutaj. Bicie, bicie. Okej, tak. Skoczek wjechał. No, zabrakło czegoś, ale fajnie. Podobało mi się. Kurczę, jestem zadowolony z tego. Jak można być zadowolonym z porażki, powiedzcie mi. No, można, no. Odczucia mam bardzo przyjemne, tak. Hetman wjechał, okej. Bicie, bicie, no szukałem konkretów. Tutaj można było zostawić pionka w centrum, co? Zagrać skoczkiem na F6. No i dałoby się grać to. To są pozycje w moim stylu, to dobra pozycja czarnych by była. Ale pobiłem. Skoczek, F5 wjechał. Hetman każe wracać. Dużo fajnych zagrań. Tutaj, nie? Za kiepsko. Goniec D7, kiepski ruch. Trzeba było wrócić, przyznać się do błędu troszeczkę i tutaj próbować króla zabezpieczyć pewnie. Tak. Zobaczmy, jak tutaj to się toczyło. Tutaj, no gorzej stoi. Okej, tak. Ale zobaczcie, no właśnie, tego nie zauważyłem. Bo po takim biciu, o, jest taki ładny ruch i wszystko się trzyma. Aj, jakby to się pięknie trzymało. Dopiero po ruchu dostrzegłem, że mogę tu wtrącić. A to ważny ruch jest przecież. Normalnie tak bym zawsze zagrał. A jeżeli bicie tu i tu. A to bicie tu, po prostu pionka, okej. Tutaj zlamiłem. Oj! I goniec D5, ale znalazł combo ruch, słuchajcie. No. Co arcymistrz, to arcymistrz. No, jedna z lepszych ofiar figury, jaką w życiu widziałem. Znaczy w swoim życiu, może w swoich partach, może w ten sposób to ujmę. Ale to jest zagranie. Wow, tu. Hetman G2 też wygrywa. Tak. I tutaj. What? Hetman G2. No ale jak zagram tu, to gdzie jest mat? Tu. Tu. A, i tutaj jest mat. O jacie. Faktycznie, bo jak tutaj to dostaje mata. No tak, bo przesłania hetmana. No dobra, ale tak poszło. I co, goniec F5. Oj, to zły ruch. Goniec F5 mnie ratowało? Znaczy ja to analizowałem. Tu. No tu i o co chodzi? A?
Aha, bo tam jeszcze wieża wisi. Tu tego ruchu się bałem. Znaczy bałem, no. Co tutaj? No to też jest wygrana. A i skoczek D7 wraca i ten. O rety! Ale skomplikowana pozycja. No tak, tutaj to już jest koniec. To tylko przedłużenie agonii. Tu jeszcze mogłem się bronić, ale to już bez znaczenia, tak. No bez znaczenia, bo nawet takie wchodzą rzeczy. Tutaj po prostu ta linia jest tak słaba. Goniec z tym pionkiem są bardzo, goniec z pionkiem bardzo dobrze połączone. No cóż, okej, no. Jedziemy. Kolejna partia, zdążyłem, bo się zagapiłem. F3 jest konieczne. Bez tego ruchu nie będę funkcjonował. Teraz tutaj grozi fajne bicie. Jak mi zbije tu, to gram tak. Potem tu. Chyba mam materiał, bo jak zbije tu, to ja zbijam tu. I tu wisi. Chyba się złapał. Ok, czegoś nie dostrzegam. Atakuje dwie rzeczy. Jak ma się bronić? Tu nie może, tu może. Ewentualnie tak. Jest mój. Ewentualnie jakość może oddać. Chyba będzie punkcik w tej partii. To chyba dobrze. Jakość biorę. Tu muszę bronić. Zagramy tak, żeby tu bronić jeszcze i atakuję tu. On tak, i ja chyba tak muszę. Puszczam wprawdzie słabe pola, białe, ale przynajmniej zachowuję tę jakość więcej. Tutaj, bo żeby uchronić się od tego. On gość wybrał mniejsze zło. Po takim ruchu chyba tak w ogóle trzeba zagrać. Nie, moment, może tak w ogóle wejść wieżą. Postraszyć, chyba tak. Chyba trzeba wejść wieżą koniecznie, bo jak się hetman tam dostanie. O! Tak jedziesz na mnie. To ciekawe. No to tu zagramy. Jak bijesz pionka, to gram tak, bo grożę tutaj. No trzeba jeszcze uważać, może jakieś H4. Przede wszystkim bronić. Tego też mogę zdjąć. No, ale jak tu się uda zbić? Okej, okay, to chyba mam teraz tutaj i tam jest nieunikniony atak, co? Nie.
Wezmę pionka. Czy nie? Tutaj może. Chcę dać mata. Co, wieża? Tu. Wejdę tam. Robić muszę. Może G3, żeby otworzyć linię. Do króla będę chciał się dostać. A już za szybko punkt w sobie w głowie wpisałem. To też niedobrze. No tak, szach może być to tu. Ups. O rety. Tam na szczęście nie może, bo na końcu jest hetman G6. Jeszcze po prostu jakieś tutaj daje teoretyczne szanse przeciwnikowi. No jak tu to G4. O rety, ale się mogło jeszcze zapultać strasznie. Strasznie się można zapultać. No na szczęście takiego ruchu nie ma, bo tutaj wchodzi hetman, ale bardzo niebezpiecznie to wygląda. Dokładnie tak muszę. Teraz to żyjemy chyba. No H5. To na pewno. Chyba bym pozwolił za dużo. Pozwolił wziąć tego pionka. O, wow. Okej, no to jest nasz. No, jeszcze słuchajcie, były tutaj przeboje. Takie teoretyczne. Teraz to już na spokojnie. Okej, ale się działo. Również się działo. Zobaczmy główne tutaj momenty. Okej. Tutaj tak. Skoczek E4, skoczek z C. A z C trzeba bić? Dlaczego nie z D? Równorzędne ruchy. Chyba. Jedyne chodzi o to, że może jak zbiję tym, to tutaj mogę mieć zdwojone pionki, tak jak było w partii. A jak zbiję tym, no to nie będę miał zdwojonych pionków, bo tutaj skoczek na D2 będzie stał. Taka chyba jest różnica. C5 każe grać, naprawdę ciekawe posunięcie. No to oczywiście w blicu to zawsze troszkę mniej dokładnie się gra. Zerkam, co tutaj się dzieje. Nie, jeszcze nie ma partii F3, dobra. Bicie. No właśnie, goniec C2. Dokładnie, i tutaj. No i to jest przewaga, tak jak mówiłem, dobrze policzyłem. Tu jeszcze każe grać. Aha, nawet jak zagram tu. Zbije, on mi zbije tu, to mam taki ruch wtrącony, więc nie tracę jakości na F1. No ale to lepiej było mi. Hetman D3, tak. Tu może trochę przesadziłem, ale nie, no wszystko się trzyma. Wieża E7. Każe bić pionka, po prostu. Prosty szach. Hetman H3, oj, nie dostrzegłem tego posunięcia. Fajny ruch w sumie. Tędy do króla się dobierać. Tak. H4. Kurczę, dlaczego nie rozważałem teraz tego posunięcia? Bardzo ładny ruch. H4 załatwiałby tu wszystko, dlatego że po takim ruchu jest opcja taka i hetman dojeżdża do pola G6. No właśnie, to są te niuanse.
Oj, tu mam remis nawet, silnik mobilny. Nawet gorsza. Wow. Wow, ale się porobiło. G4 przegrywa? G4 przegrywa. Widzieliście to? A już sobie punkt pisałem. Dzień dobry, kapitan Jack Sparrow. Dzień dobry, Sutański, jeżeli tak mogę to wymówić. Tutaj i tu grozi. Musiałbym tak. Tak, i co teraz? Hetman tu. A jak tu, to tu. Ojejku, ale bym nie gniótł. Gniótłby mnie. O matko, słuchajcie, koniec partii by był, nie? A tutaj też w sumie nie do końca jest tak łatwo, jak widać. Gość mi dał za dużo tutaj do wyboru. No właśnie, źle zagrał. B5 trzeba było, tak? B5. To nie do... I to jeszcze nie jest wygrana. Czy teraz to już jest? Tak to jest w blicu. Co? Tak. Tu trzeba było bić, trzymać pionka. Zagrał najgorzej jak mógł. G4. Nie no, szachy, słuchajcie, są naprawdę. Nie wiem, jak je określić. Nieprzewidywalne kompletnie. Wydaje się, że masz wygraną, że jest pięknie, a tu się okazuje, że jeszcze nie. No dobra, ale jest punkcik. Czy trudne? Niekoniecznie. Chodzi tylko pewnie o jaki poziom chcemy osiągnąć, na tym poziomie się utrzymać. To pojęcie względne. Ale słuchajcie, szachy rozwijają. To będę monotematyczny, ale wiecie dobrze, że szachy rozwijają. Wszyscy to dookoła wiemy. Tylko kwestia praktykować. Praktykować. Ok, jest kolejny przeciwnik. No to jedziemy. CM 1700? Przepraszam, o co chodzi? To on jest taki mocny, czy... Dlaczego ma taki niski ranking? Oj, nie lubię grać z takimi zawodnikami. Są niebezpieczni. Plan jest taki, tak. Jeszcze H6 trzeba było zagrać. Prymitywnie spróbuję pokryć. Od razu mnie odpędził. O matko, on może pionka zbić, bo na końcu jest pułapka. Jejku, jak ja wpadam w takie proste pułapki, to już jest niedobrze. Już teraz tej pułapki nie ma. Wiecie, naprawdę pograłem tragicznie tutaj, potem wam pokażę, na czym polegała ta pułapka. Krzysztof, tragedia. No oczywiście teraz wjedzie tu, to wjeżdżam tu, więc tutaj się nic złego teraz nie dzieje. Tutaj to tak. Koń H2 w ogóle. Może nawet tak. Tutaj nie. Nawet w ten sposób. Znaczy ja nie mogę tak zagrać. Tu. Mogę. Bo jak tu, to tu z szachem. A jak tu, to widły. Chyba go mam. Gość mógł mnie ograć jak chciał w debiucie. To znaczy ja podstawiłem mu tutaj. A tu się okazuje, że on ma problem teraz. Ostatnio z kolegami z Elbląga rozmawiałem i mieliśmy pewien spór. Czy byłem trenerem Igora Janika? Trenerem nie. Ale z Igorem... Kiedyś byłem na Mistrzostwach Polski do lat 10 jako trener. Więc wtedy pomagałem mu podczas Mistrzostw Polski. Jako takim trenerem na stałe to nigdy nie byłem. Nie. Tutaj sobie nie będę przypisywał zasług, absolutnie.
Okej, chyba tak trzeba zagrać. Pilnować na G4, goniec się otwiera i próba wymiany hetmanów będzie wskazana. Figura więcej jest. Za pionki. No i z powrotem naciskamy, nie? Jeszcze w ogóle taki ruch jest ciekawy. O tutaj. Tak po prostu. Ten goniec ma problem. Ha, bicie tu. A to też bije, nawet jak tu zagra. To mam odejście. Okej. Tak. I tam na H4. Wcześniej jeszcze to. Dziabnąć. Tutaj. No chyba tu. Wjeżdżamy. To, że Igora trenowałem, to tak, ale na Mistrzostwach Polski, więc to może mogło być dwuznacznie odebrane. To się zgadza. Okej. No mamy dwa punkty. No i fajnie. Pokażę wam tą pułapkę, którą podstawiłem bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Tu jest wszystko ok do tego momentu. Nastąpiła wieża na E8. Co ciekawe, taki ruch jest też dobry. Tutaj, jak widać. Ale dlaczego? Bardzo ciekawe. A dlaczego nie tym? Ha, że po prostu odbijam tego silnego gońca za pionka. I gramy sobie dalej w szachy bez pionka. Nieźle. Ciekawe podejście, bez pionka sobie gramy, a powiem wam, ciekawe, ciekawe. Bardzo ciekawe to jest zagranie w sumie, ależ naprawdę można odkryć wiele fascynujących zagrań. Tutaj, 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 tutaj się odkryłem i E5. Tak. No dobrze, i tak. No właśnie, mówiłem, że podstawiłem, tylko że, bo ja tak liczyłem i jak tak, to on goniec H7 i tracę tu hetmana. Więc trzeba byłoby pewnie po tym ruchu grać tak, jak pokazuje silnik. No ale jestem bez pionka. Ale dalej jest ciekawa gra. Tu i skoczek. Dalej ciekawa gra w sumie, jak widać. Dobra. Człowiek się uczy całe życie. Dwa punkty wleciały. Okej, zobaczmy, czy jakiś tutaj. O, jeszcze gra Janek. Janek gra wieżówkę. Już czeską chyba odblokował, słuchajcie, opcję oglądania partii. No i dobrze, bo to było fajne i teraz dobrze, że tego jest powrót. Chyba jeszcze można tutaj zbić. Na pionka, okej. Aha, Janek gra czarnymi w ogóle. O, i trzeba właśnie tak grać, żeby ten pionek nie uciekł. Chyba remis. Ambitnie próbują tutaj białe wygrywać. No tak, remis, remis. Ach, Janek tutaj prawie na czas przegrał. Będzie wygrał wieża na wieżę. Ach.
Ja nie rozumiem tego zjawiska, dlaczego gra wieże na wieżę, dlaczego ludzie grają wieże na wieżę przy dodawanym czasie. Ciekawe, prawda? Może wygra jeszcze. Rety, rety. No dobra, mamy remis. Gliszczuk czarnymi. Ach, te wieżóweczki. No tu B6 idzie, bo jak tutaj, to tutaj. Tak jest. No ładnie, nasz polski zawodnik ma 2,5, mistrz FIDE. I typowa końcówka, wieża goniec na wieżę. Witam cię serdecznie. Kto wygrywa? Wszyscy wygrywamy, słuchajcie. Wszyscy wygrywamy. Kto gra w szachy, ten jest wygrany. Dobra. I runda numer 4 za chwilę będzie odpalona. Mistrz FIDE z rankingiem 2657. Jedziemy. Okej. No dobra, będziemy twardzie, uparcie będziemy bronić pionka. Jak pozwolił nam go obronić, to dlaczego by nie? No niech będzie, że dziabnę. E6. Szybko gońcem i roszada i będzie ok. Nawet w ogóle taki ruch. Aha, tak, będziesz chciał zagrać. No będziesz chciał, ale to ja nie mogę reagować na to. Okej, szybko roszada. Bo jeżeli tu, to tu. Pionek więcej. Czy to jest źle? No bronimy.
Karka będziemy szanować. Długo będę go szanował. Oj, długo. Mam nadzieję. Ok. No, A6. Ok. Zajdę sobie tutaj, będę bronił. Nawet tak mogę spróbować zagrać. Co, tutaj? Bardzo dziwny ruch według mnie. Może lufcik zrobić. Zrobię lufcik. Na wszelki wypadek ruch wyczekujący. Tak, to tak mam. Wzięcia pionka. Tyle, że tak zagram, może tym pionkiem jakąś karierę będziemy robić. Jak zwiążę, to on hetman B8. A, tutaj wiąże. Kurczę. Ale nie, spoko. Tutaj mam ruch. Odchodzę od związania i tam atakuję. Dobra, dwa pionki więcej. Znaczy ściocha. Tylko, że różnobarwne gońce, więc to jest jeszcze... To jest jeszcze trochę gry. O! W ten sposób nawet. Okej. Okay. Pionek poleci. Okej. Okay. Ale ma na to sposób. Tak. D3. Obronił. Tak, bo tak mam taki ruch fajny. Jakby co. A nie, coś się pomyliłem. Coś mi się tu pomerdało. W moich obliczeniach. Tak, zagramy nawet tego końca. Kurczę. Coś mi się pomyliło. No właśnie. No spróbuję tego końca chapnąć i tę pozycję grać bez jakości. Też tak musiałem to wypuścić, aż wierzyć mi się nie chce troszkę. Tak i tak, żeby czarne pola ogarnąć, chociaż taki szach też był dobry. Aha. Szach i tu. No dobra, wymienisz i czy ta wieżówka jest remisowa? Nie wiem, to on będzie musiał pomyśleć. Ja mam mało czasu w ogóle. Jeszcze raz dam szacha.
Nie wiem, co on tutaj będzie chciał ode mnie. Zbił jednak. Damy szacha kontrolnego. Pomyśleć, jak to rozegrać. Osiem sekund, mało czasu. Nie wiem, jak się przedrzeć, szczerze mówiąc. No chyba pionkami muszę zacząć iść, ale to będzie już ciężka sprawa. Się stąd nie wydostanę za bardzo. Kurczę, o, teraz cię mam. Oszukałem gościa. Ojejku, co za partia. Masakra, co za partia. Ile tu ruchów zrobiliśmy? 108, jedna z dłuższych partii, którą ostatnio grałem. No cóż, to jest pewnie remis, ale no co, no taka jest, taki jest internet. Można próbować z tym pionkiem. Zobaczę tylko końcową grę. No tak, pokazuje jakąś tam przewagę, ale to taka minimalna. Tutaj remisik. Grunt, że debiut dobrze rozegrany. Dobrze, 3 punkty są, słuchajcie. Elegancko. Uff, trochę emocji. Mamy 3 punkciki. Gość lepszy rankingowo ograny, więc jest dobrze. No tam czasówka, to wiadomo, jak to wygląda. Co jeszcze, jakieś partie? Chyba nie. Zerkam. Po czwartej rundzie zawsze jakaś krótka przerwa. Co dobrego u was, moi drodzy? Piszcie na czacie. Co tam dobrego? Jakiś turniej ostatnio rozegraliście? Może ktoś kategorię podwyższył? I w ogóle... Także... no. Cóż by tu powiedzieć? Wiecie co? O, właśnie, a propos kawy. Ja sobie zrobię kawkę, szybciutko, korzystając z mikro przerwy. Ok. Przypominam o komendzie wykrzyknik kurs, szachowe fundamenty. Na Twitchu to tylko działa, ale będzie przypięte też na YouTubie w komentarzu. Można sobie poczytać, moi drodzy, jeśli jesteście zainteresowani, polecam. Dajcie mi sekundkę, kawka szybko się zrobi.
Dobra, mamy kawkę. Jest dobrze. Czternasty, 15 w października grasz turniej szachy szybkiej blitz, ale miejsce startowe to niemal ostatnie, więc czy to jest turniej w Suwałkach może? Mistrzostwa Polski? Nie, chyba nie. Bo w tym czasie też są Mistrzostwa Polski w Suwałkach. Daj znać. Proszę. Ja się wybieram do Suwałk. Jakby co? Na Mistrzostwa Polski w szachach był błyskawiczny. A, w Lublinie. Okej, okay, to się pokrywa. Spoko. Spoko, spoko, spoko. Też fajny turniej tam Dawid robi. Zapewne, więc bardzo dobrze. Dobra, moi drodzy, jest fajnie. Trzy punkciki. Trzeba się z tego cieszyć. Jak tam idzie naszym zawodnikom najlepszym? Szukam oczywiście Jana Krzysztofa Dudy. Czy Janek też ma 3 punkty, czy 3,5? Gdzieś mi może tam czmychnął. Czwórki nie widzę u niego. No pewnie za rundę będzie już widać. 2,5 punktu ma Janek. To ja mam więcej od Jana Krzysztofa Dudy punktów. No tak też się zdarza. Ale turniej trwa. Turniej nie ma 4 rund, a 11. Ale jakiś mistrz międzynarodowy jest na czele. Spoko. I jedziemy dalej. No jeszcze sporo gry przed nami. Piąta runda jeszcze. Oj, do 11 daleko. Dobrze, bardzo dobrze. Jest. Mistrz FIDE. Ok, który też streamuje. No to jedziemy. Mistrz FIDE z bardzo wysokim rankingiem. Okay. Szach może nastąpić. Może. Ja sobie zagram proste szachy. Nie będę tutaj za bardzo kombinował. Wyprowadźmy figury w taki sposób bardzo podstawowy. Oczywiście oddam tego gońca, on go nie weźmie, to jest oczywiste. Tutaj D5 mi się szykuje, posunięcie, które bym chciał chyba zagrać od razu. Jak tak, to mam plan, żeby odejść tędy. Wymiana, no jasne. I teraz zagram tutaj. Ok. No to co? Próbujemy przez B4, C5. Jasne, tak. Taki ruch mnie kusi. Zagra tu. Trochę się odsłonię. Może skoczek D2. A, tak? W sumie może tak zagrać, ale to ja wtedy tu pójdę. Taki ruch będę chciał wykonać. Tu, tu. Gońcem sobie pograć. On sam zagrał nawet tak, co chciałem w ogóle. Okej. Okay. Zagrajmy tutaj. Mieć opcję szacha. Tu bicie, no właśnie, czym tu odbić?
No, chyba hetmanem. Chyba hetmanem jednak. Czy wybicie tu będzie dobre? Skoczka w sensie. Czuję, że tak. Tu się przetransportuje. Czy on ma dobrze gońca ustawionego z pionkami? Ale może konkretnie coś się uda tu wykorzystać. Chociaż wydaje mi się, że czarne są ok w tej pozycji. No dobra. Grajmy dalej w szach. Bitka, bitka. O, ciekawe. To tu na pewno wybije. Zagram H3, żeby mieć luchcik. Koniecznie. To jest konieczna konieczność. Świeża A4, co? Może tutaj wtedy? Za bardzo nie mogę, bo na E4 będzie mi wisiało. Próbuję z tej strony. Dobra, zagramy F3, może tak. Ok. No to ja pójdę tędy. Pytanie, czy on się skusi na to, żeby zagrać wieżę A8. Nie, no nie może wieżę A8, bo ja tam zacznę nieźle szaleć. Hop. Wrócił hetmanem nawet. Ten ruch jest całkiem ciekawy z jego strony. Mam pewien pomysł. Ale mam combo pomysł. Jeżeli wejdzie, to będzie mistrzostwo świata. Jeżeli zbije, mam koń F6. Taki piękny ruch. Ale goniec G8 ma. Dobra. Ale to też nie jest oddanie pionka. Może być nieźle. Ale może być combo pomysł. Zbił. I tak. Ciekawe, czy on to widzi. No goniec G8. Jedyne. No właśnie, tutaj niestety nic nie mam, bo goniec G8 to ja wtedy wybiję, ale zbiję tutaj. Aj, zauważył. To też dobre było. Ale chwila. Chwilunia. No ładnie pograł. Ruch obronny. Tak, zagram dziko, żeby tu pilnować. Taki ruch, zresztą odwrotkę, ale też mogę tam spróbować. Tylko co mi to da? Nic mi nie da. H5 to będę musiał tu. Hetman wejdzie. Tam jeszcze mam opcję zbicia, jak coś, pionka. No właśnie, muszę tak, niestety. Ale teraz mam opcję taką. Aha. Już od razu tak, żeby nie było szacha na C1. Sekundy, sekundy. Dobra, próbujemy atakować. Szacha mi dał. Cholerka.
Co, taki jakiś remisik się chyba szykuje, nie? Mam nadzieję. Chociaż on będzie chciał wygrywać. A, przecież ja mogę to zbić. Nie, czy nie mogę? A, widełki miałem! Krzysztof! Miałeś widełki! A chwila, mam pionka więcej mam. Dobra, wygrana. Wygrana! Wygrana! 4 na 5. Wygrana! Wygrana, moi drodzy. Ale partyjka. Partyjka. Zimna krew zachowana. No, też błędy popełnił, oczywiście. Szachy to gra błędów, ale wygrana! Na spokojnie, stabilnie, bez nerwów. Trochę pod koniec mi się ręka trzęsła już. No tutaj wiem, że stoję niezbyt dobrze, no. No wiem. Tu mnie trochę puścił. Czym tu bić? Co każe bić? Wszystko dobre w ogóle, co rozpatrywałem. Goniec tu, bicie pionkiem i hetmanem. Dobra. Równinka, no ale widać, że kurczę, udało się tutaj. Udało się. Widełki przeoczyłem, ale... No tu się zaczęła defensywna, zaczął grać. Ale koń F6 mi się podobał. Co, koń F6 od razu? Koń F6 od razu każe grać. Ale co, jak tutaj to co? Po prostu tam działam sobie, nie? Tak. I koń F6. Mi się bardzo koń F6 podobał. Bo jeżeli takie bicie by nastąpiło, to tutaj daje mata. A jeżeli w tej sytuacji... On by na przykład uciekł, to daje mata takiego. A i to sobie wymyśliłem w głowie. Piękny mat by był. Tutaj, tak. Zobaczcie, ta pozycja nie jest zła. Tutaj hetman wjechał. Hetman E7. Tego pionka niszczę i stoję dobrze. No wziąłem tego, tak. Wieża D5. Tutaj E4, tutaj przeoczyłem, tak. No, on ma ciutkę lepiej, no. Nawet mam pionka mniej w ogóle w końcówce, nie? Ale zaczął krzaczyć, tutaj krzaczyć. No, nie mógł się chyba z remisem pogodzić. Jak widać. I tutaj, zobaczcie, przeoczyłem widełki. Skoczek E4 i tu. No ale wyszło na dobre. Bo ta wieżówka jest już do wygrywania. No tak, dobra. Mamy punkt numer 4. I to 4 na 5, słuchajcie. 4 na 5. I jeszcze nie gram z arcymistrzem. Za jakie grzechy. No dobra, lecimy D4. Ach, tak chcesz mi wymienić sprytnie od razu. No dlaczego by nie? No pewnie. No dobra. Grajmy naturalnie w te szachy. Już hetman D2 mi się nie podoba. Skoczek nie może przejść, chociaż może skoczek przejdzie inną drogą. Drogą długiej roszady. Nie no, pozycja czarnych jest bardzo fajna, no bo nie ma czarnopolaków. Ale to jest wszystko do gry. Królem od razu zejdę, bo będą kombinowane tam jakieś sztuczki. Oczywiście tak może zagrać tu G3. Chcę zagrać tu.
Tak, no mój Białopolak nie ma na razie życia, ale może przejdzie przez te pole w przyszłości. Tak, gość ogarnia temat. Dosyć dobrze. No tu właśnie, on wyjdzie tu i tu. No dobra, niech wchodzi. Próba wymiany gońców. On tutaj wejdzie. No wejdzie. No dobra, wymieniać gońce muszę. Podoba mi się ta wymiana. Powrót. Chyba po prostu wieża G1. Jeżeli zagra tu, to wieża G1 z taką opcją. Na spokojnie. O, skoczek tu i będę chciał tam atakować. Dobra. Muszę to przygotować tylko. No tak. Tak. Będzie się tu chciał rozpychać. Słusznie zresztą. Teraz grozi bicie tutaj i wejście takie. Tam skoczek może poszaleć. W ogóle tak to być. Tutaj ma. Masz strzałkę. Tak, żeby odejść tu. Ewentualnie zawsze B4 będzie groziło. O! To jestem zaskoczony, bo tego ruchu to się nie spodziewałem raczej. Zagram tak, może tutaj. Zawsze taki ruch może być też ciekawy. Potem tam przełomy. Ale to jeszcze nie teraz. Dlaczego nie mogę tak zagrać? Kto mi zabroni na tego pionka? Tak po prostu. Tak, on tutaj. Bardzo możliwe. Z powrotem. Niech ta wieża się przywiąże do tego pionka. Aha. Bicie, bicie. Tym. No tak, muszę. I tak. Na wolną linię. Brakuje mi chyba H3. H3 będę musiał zagrać, bo hetman G4 jest groźne. Tak. Znaczy to wszystko będę trzymał. No właśnie, tutaj. A to wymieniam. Hop. I tutaj. On musi wieżą wrócić. Tu nie mam, bo tu. Zastanawiam się nad tym ruchem. Chyba tak muszę. C5 grozi, tak czy nie? Tu. Chyba tak. Nie wiem, gram w ciemno, bo jeszcze D6 mam, jak coś pomyślę. Tu i bicie wieżą, tu. Ja nie wiem, czy jest mat. A, tak. Wieżą będę mógł zbić. Będę mógł zbić, bo tutaj to tutaj. I wygrywam. Więc tu jest atak. Dokładnie. Atak bardzo silny. I tu. Zamkniemy gościa. Teraz taki ruch grozi chyba. Licz to Krzysztof. Tak. Skoczek D6 grozi. Kurczę, mam wygraną pozycję, słuchajcie. No i hop. Jeszcze może zbić hetmanem, no właśnie. Tyle, że teraz mądrze trzeba zagrać. Tak trzeba zagrać. Tu dziabnąć tego pionka chyba trzeba szybko. A co przeciwnik pozwala też. O! I łapie wieżę. Jeszcze lepiej. Jest! Moi drodzy, 5 na 6 w ogóle! Co się dzieje dzisiaj? 5 punkcików na 6 partii!
5 punkcików na 6. Ajajaj, ajajaj, słuchajcie, ale tutaj gościa po prostu, nie wiem, pozamiatałem? Aż dziwnie mi o tym mówić, bo już dawno tak dobrze mi nie szło. Odpukać. Odpukać w niemalowane. 5 na 6. Kurczę, ale jestem wysoko. Pierwsza porażka i 5 z rzędu, nie? Dobra, zerkamy tutaj, co się działo. Gość myślał, że jestem leszczem. Miał rację, miał rację. Goniec H6, no fajny ruch, dobra. Też lubi manewrować, ale szachuś też lubi manewrować. Konkretnie, po prostu teraz podobało mi się, że po prostu tak konkretnie zaczęło mi się grać. Jest plan i go realizuje. Jeszcze to wchodzi. Janek ma 4 na 6, a szachuś 5 na 6. Jejku, ale to jest dziwne, nie? O Chryste. Tak, tak, tak. No długa roszada to chyba tutaj mu się popultało. Aczkolwiek, o, zobaczcie, to w ogóle takie C5 każe grać, nie? Ale zaraz, C5, a tutaj nie można? Bo D6. A trzeba liczyć. No tutaj białe dobre, okej. Okay. No ale dobra, no to wiecie jak jest. Ja tu nie jestem arcymistrzem, żeby takie ruchy zagrywać. Na razie tutaj manewry, manewry. No i ten ruch był zły. A4, on na własne życzenie poszedł. A3 to jest takie, żeby zagrać B4. O, ja nie chciałem grać B4. On myślał, że tak zagram. Tak, tak. Tutaj, tutaj, na pionka, hetman, dobra, skoczek wrócił, bicie, bicie, tak, wieża F1, no i tutaj podstawił, no dobra, no przeciwnicy pomagają trochę, jest, tak, 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 wzięcie pionka, wrócić musiał, hetman B3, dobrze, bo nie zagrałem hetman C2 w ogóle, bo już tutaj też konkret wchodzi, tak, i C5, pomyślane, tak, tak, chodzi o to, że on nie może zbić, bo jest skoczek D6, król A6. No i tutaj co najmniej widziałem bicie wieży z szachem, ale jest chyba mat, co? Tak? Ha, nawet jest piękny mat na końcu. Tutaj nawet B3 i hetman B3. Okej. Okay. Więc to wygrywało. Tak, tak. Coś lepszego było. Wieża C6, ale idealnie. I hetman A4? Tak, tak. A i tu dwie groźby. Wow, 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 wow. To też wygrywało. Okej, okay, no ale... Koń D6 mi się podobał, jednak trochę gorszy. Hetman H3, tak jak silnik mówi, szach. No tak, wieża musi wrócić i biorę pionka. Tutaj łatwa wygrana powinna być. Chociaż jeszcze troszkę można było się namęczyć. Tak, no ale z hetmana 4 i wieża wisi. Okej. Okay. Nie wiem, co powiedzieć. Krzysztof, trzymaj się mocno. Słuchajcie, zobaczcie, jak wysoko jestem. Jestem wysoko z tych piątek. Gdzie ja jestem? Niziutko, 35. Znaczy to jest bardzo wysoko. To jest bardzo wysoko po 6 rundach. Bardzo, bardzo wysoko. Ajajajajaj, 5 punktów. Kiedyś ja kończyłem cały Title Tuesday na 4 albo 4,5, a tu już 5 na 6, a jeszcze 5 rund. Słuchajcie, jeszcze 5 rund. No teraz będę dostawał combo zawodników. Teraz zawodników będę dostawał bardzo silnych, na pewno. To jest pewne. Ale będzie, co? Fiu, fiu, fiu. No dobra. Krzysztof, lecisz po pierwsze miejsce, to tam będziesz się czaił. 5 punkcików. Aja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 j. Wiecie, jak się cieszę? Że dawno nie miałem tylu punktów. Z 6 partii. To jest mój absolutny rekord. Z 6. Absolutny rekord. A jeszcze jedna partia przed nami. Można będzie go śrubować. Spróbować. Ajajaj. No gość 2800 na rozkładzie. No po prostu jazda. Tomek Jaskuka był 21 kiedyś. No miał 8 punktów. No bardzo ciężko zrobić 8 punktów. To jest niezły wyczyn. Pewnie też troszkę trzeba mieć szczęścia, jak to w Szwajcarze zwykle bywa, w kojarzeniu, ale no szczęście szczęściu. Znaczy w sensie, no szczęście sprzyja lepszym oczywiście. Jest partia? Nie. O, już jeszcze nie ma. Cóż mogę powiedzieć? No bardzo ładnie, no 8 to jest piękny wynik. Piękny wynik, słuchajcie. 8 punktów na 11 to tak.
No dobra, słuchajcie, ale walczymy, no walczymy, no lepiej być nie bym mogło, znaczy mogło być 6 na 6, ale już bez przesady. Zresztą zobaczcie, ja grałem tylko z jednym arcymistrzem do tej pory. Aż niewiarygodne. Zbychu narzeka na 7-8 punktów. No każdy ma swoje progi i swoje jakieś tam ambicje. No dobrze, słuchajcie, walczymy, walczymy. Z Jankiem teraz nie zagram, Janek ma za mało punktów. Sorry, no, że tak mówię trochę zuchwale, no ale taka jest prawda, no rzeczywistość. Janek ma punkt mniej ode mnie po 6 rundach. To jest aż nieprawdopodobne. No ja miałem szczęście w kojarzeniu, też partię się udało zagrać póki co dobre. No więc punkty są. No jak to brzmi, Janek ma za mało punktów. Ajajaj. Janek jedną przegrał, dwa remisy, z tego co wiem. Dobra. Dobra, moi drodzy, czekamy sobie cierpliwie na kolejną partyjkę, no. Ale wiecie, jakie to jest piękne uczucie nie dołować w turnieju, tylko jednak być w tej czołówce. Dobra, jedziemy. Aleksander Pretke, to silny arcymistrz. Ale wszyscy są do grania, jedziemy. Skup się, szachuś, kurczę. Miałem przyjemność grać z tym zawodnikiem. Jedziemy. Nie boimy się grać ambitnych debiutów. No to D5 w takim razie. D5 gramy, nie boimy się. Ja myślę, że goniec G4. Nie znam tego, ale wymienię sobie tutaj. Dlaczego by nie? Skoczek D7. Wszystkie figury grają. Co ja mam się tu wygłupiać? Okej. Pytanie, czy nie C6? No C6. Próba wymiany hetmanów. Ciekawe, czy się zakończy sukcesem. Dobra, dziabnę tego skoczka, bo tutaj jakieś mi wchodzą po głowie dziwne rzeczy. Obronię pionka. Trochę próbuję grać równinę. Znaczy, próbuję nie podstawić przede wszystkim niczego. Jest wymiana. Aha, ty mi wjedziesz tutaj. Słusznie. Słusznie zresztą. Bierze C7, co nie? O, to jestem zaskoczony w sumie tą decyzją. No A5, oczywiście on się tu rozegra mocniej, ale... Przynajmniej nie zajęło mi wieżą C7 pola, co jest dziwne. Tutaj chyba taki ruch chcę wykonać, żeby koniec miał jakąś furteczkę, spoko. Ja wiem, co to za poza. Nie no, tak muszę chyba. Najlepiej tak by goniec stanął tutaj i król na E7. To było w ogóle by najlepiej, ale to jeszcze jest trudne do zrobienia. No ma parę gońców przede wszystkim. Okej, spróbujemy tak. Okej, król leci do góry. Póki co oczywiście jakaś tam wieża A4. Tutaj to taki też ruch mam. Ciekawy. Który też fajnie broni. F5 w ogóle też jest na pewno ciekawym ruchem, żeby nie było E4. O! Taki ruch może być dobry. Próba wymiany tego końca może być dobra. Mhm.
Dobra, teraz Krzysztof pomyśl. Nie, no dobra, tak. Tak. Według mnie bardzo dobra pozycja czarnych. Skakuje, tak nie można. F5 pilnuje. A, C4 jest. Znaczy nie ma jeszcze. Skoczka mi brakuje. Taki ruch jest też ciekawy. Ale nie. Wieża tutaj. No to jest sprytne posunięcie. Nie powiem, że nie. Ale ja mam taki chyba ruch. Nie zawaham się go użyć, bo teraz pytanie, czy tym. Spróbuję tym, bo wskakuję tu. Skoczki stoją świetnie. Tak, on zagra tu, to ja królem tu. Dobra. I mam świetne wejście tutaj w ogóle. Śmiem twierdzić, że mam nawet lepszą. Ale czy ja jestem w stanie to wykorzystać? To jest druga kwestia. Jeszcze mam trochę czasu, żeby to spróbować wykorzystać, bo mogę zagrać na przykład H5 i spróbować wolnego pionka uczynić tam. Dobra, tu będziesz chciał zagrać, co nie? No będziesz chciał zagrać. Tu wjadę, tu. Tu wjedziesz, wymiana. Tutaj. Może tak w ogóle trzeba grać. Teraz tu. No dobra, muszę tak. I chyba mam taki ruch. Zaryzykuję stwierdzenie, że tak. No ma F3, takie też nieprzyjemne pionki. Taki ruch to tu. No wysoko. No właśnie. Pionek będzie chciał zasuwać. No idę. Idę tym pionkiem, co mam nie iść. Wysoko. Kurczę. Chyba trochę zlamiłem. Tutaj ma ruch. No, zlamiłem. Niestety. Szkoda. Szkoda, bo miałem... Ojej, widełki na końcu. Dobra, no to przegrana. Okej. Okay. Szkoda, ale dobra partia. Wiecie co? Naprawdę czułem, że mam wygraną pozycję nawet. No może wygraną to przesada, ale dobrą partię miałem. Kurka wodna, żeby tylko teraz to nie była zła passa odpukać. Dobra partia była. Czekajcie, zastanawiam się teraz, dlaczego on tu nie zagrał. Bo co? Gram... On czegoś widział, czego ja nie widzę. Można zbić. Skoczek E8. Aha, że wieża się pulta. Okej. Okay. Dobra, czyli on widział coś, czego ja nie widziałem. Dlatego nie zagrał wieżą. Tak. Ależ mi się dobrze grało tą partię. Wiecie co, jak jestem zadowolony. Szkoda tylko, że... porażka. Szkoda tylko, że porażka. Jednak ta struktura pionów była dosyć istotna. Jednak pionki tutaj mają bardzo duże znaczenie. Tutaj już mi się bardzo, bardzo podobało. Można było nawet w tej pozycji po prostu troszkę poczekać, spróbować zagrać tak. I on stoi w miejscu też, a ja tu już od razu przyszedłem na wymianę, ale to mi się podobało. Wymiana poszła dobrze, wieża C8, król, F5. F5. No dobra, ale tutaj tak. To miałem w głowie, F5, tutaj. Ładny ruch. I co teraz? Ja zagrałem tu.
I to lepsze białych? Nie, no w sumie. GF, co? GF. Ale EF też daje radę. Tutaj? Jednak to nie jest aż tak dobre. Ale zobaczcie, jest ok, nie? Poza. Znaczy 5 na 7 to też jest świetnie, słuchajcie. Szkoda tylko, że jeszcze arcymistrza żadnego tutaj nie pogoniłem. No ale wszystko się zgadza. FE. Wszystko dobrze. I teraz zagrać jakoś lepiej. H5, a nie skoczek tu. Trzymać cały czas tutaj opcję. Zagrać H5, pokazuje silnik. F3 by było. Bicie. I jak tu? To H4 wtedy uciekasz, tak? Po prostu skoczkiem. A, skoczkiem trzymasz te pola cały czas. Bardzo mocno, mimo wszystko. Ale to jest zwariowana końcówka. No ale ja zagrałem inaczej. No kurczę, jednak ja czułem, że jak pionki są od no, 3 wyspy pionowe, to może być tutaj bardzo naprawdę nieprzyjemnie. Tutaj. Król podszedł. H5 można było, F3. No właśnie, bicie. Wieża. Już tego nie będziemy wiedzieć, słuchajcie. Mamy kolejną partię. Zapomnijmy o tamtej grze. Była, myślę, że niezła. To przede wszystkim bardzo cieszy. Okej, no to grajmy ostro. Wariant botwinnika. No oczywiście może zbić, nie musi. Zbił. Pytanie, czy zagrać plewę, czy nie grać plewy. No bo teraz mogę zbić tu, no tu, ja tu. A, grać tą plewę, zagram. Zagram tą plewę. Najlepsze jest oczywiście bicie na F6 teraz. Ale może wpadnie w pułapkę. Nie wpadnie. Goniec na E2. Nie wpadnie mi w pułapkę, niestety. No ale też musi wykonać dobre ruchy. Chyba taki jest dobry ruch w ogóle. Skoczkiem. Mhm. Zbijam. Jeżeli tu, to tu? Nie znam tego. Powiem szczerze. No dobra, tak. Okej. Wieża C8, to co tu? Zbiję wszystko do końca. Pionkiem? Zobaczymy. Przynajmniej będzie zamieszanie. Grożę wzięciem tutaj. Jakieś tego typu ruchy są. Trzeba liczyć. Plewy może wejdą, może D5. Któż to wie? Roszadę. Bo teraz tak, jak wieża C8, D5, tutaj szach, jesteś mój. D5. Bicie i tak. Właśnie. To przegiąłem. Muszę tak zagrać. Jak bicie tu, to tu. Oj, nieprzyjemnie. Przegiąłem. Niestety przegiąłem. No tak, spróbujemy, no. Aktywnie figura. Jakieś wejście tu, ale to nie. Tu powinien zbić, tu. Jakiś szach, tu. Tu, to się obronię. No, przegiąłem, ale jeszcze liczę na jakiegoś tutaj farcika w postaci skoczek D5. Może A4. No to jest zawsze bardzo ryzykowne, jak zagrasz sobie tak dosyć niepoprawnie. No bicie, okej. No tak, dlaczego masz tak nie zagrać? Jeszcze on taki ruch ciekawy. Czy to jest ruch ciekawy? Powiedzmy, że tak. Bo atakuje, chce zagrać tu i chce dać mata. Aj, przecież tu jest wymiana hetmanów. Tego nie zauważyłem, niestety.
Ile mam pionków mniej? 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7. Dwa pionki mniej. Niestety nie wygląda to dobrze. Jakby się by udało tego zdobyć, to jeszcze jak cię mogę. A tu już jest ciężko. F5 raczej nie, bo tu, a może? Może F5 jest dobre. A właśnie. Tego się obawiałem. Gram tak, tutaj. No niestety, niestety pozycja jest przegrana. Jest przegrana. Nic na to nie poradzę w tej sytuacji. Oczywiście jeszcze powalczę, ale ta walka jest do jednej bramki. Tak powinien zagrać. No i zagrał. Kurczę blade. Tu wystarczy. No, pasmo porażek. No właśnie, pasmo porażek się szykuje, tutaj grozi. No tak, podstawka, podstawka. Szkoda. Szkoda. Kurczę. No, człowiek się tak cieszył, nie? 5 na 8 będzie. To i tak będzie bardzo dobrze. Tyle, że. Tyle, że właśnie zaryzykowałem tu za bardzo. No tak, no tu nie ma co grać. Kompletnie. Grozi po prostu goniec na A3. No, trzeba poddać. Tak sądziłem, że jak spróbuję zagrać plewkę, to mogę dostać bęcki albo mogę szybko wygrać. Tak. A ciekawe, jak to silnik ocenia. Tutaj to nie jest aż takie złe. Goniec E2 jest może złe. Bo co? Bo tutaj dokładniej A4, tak? Żeby od razu podważyć pionka. No, bo twinik jest bardzo agresywny i bardzo taki nieprzewidywalny. Tutaj bardzo dobrze zagrał w ogóle gościu. Tak, goniec F3. A to się wszystko zgadza, tak? Całkiem, całkiem. Roszada tu i tutaj coś trzeba zagrać innego. Skoczek E5 trzeba grać. Ale zbicie tu. Kto by chciał takie nudy w pozycji? No ale to przestawianie ruchów. No, zaryzykowałem. Sam chciałem i tak poszło. D5 wydawało mi się super. Tyle, że właśnie bicie skoczka na C6. I skoczek ładnie wjechał tutaj. No właśnie, co lepszego? Goniec E4, przytrzymać gońca, tak? Goniec tu, a jakbyś zbił tu, bo to bym tylko rozważał. Tu. Tu. Nie, no słuchajcie, tutaj czarne są ok. Można próbować właśnie łapek, tak jak silnik pokazuje, w postaci takiej, tam uderzać. Jakiś E5, wszystko się broni. No to się łatwo oczywiście mówi. Zbił, tutaj. I wiecie co? No tak się podjarałem Hetman D5, żeby nie ten szach, to w ogóle cudnie by było. Co innego w tej sytuacji? Królem każe grać na F1 silnik. Nie, no tutaj czarne są ok, co nie? Nic tu nie udało się wyrzeźbić w tej pozycji. Nie, to jest kompletnie przegrana pozycja. No tak, tutaj to ja już wiedziałem, że będzie ciężko. Okej. No dobra. Było 5 na 6, jest 5 na 8, dwie porażki wjechane z rzędu. No to zwykle tak bywa po takim dobrym starcie. No ale walczymy, walczymy. Dlaczego by nie? Znaczy, no nie ma wyjścia przede wszystkim. Partie trwają jeszcze. Polish Fighter. No to Janek już ma oczywiście więcej punktów ode mnie. Już wygrywa te pozycje. Jak widać, pionów cała masa.
No dobra. Janek wygrywa i słusznie, wszystko wróciło na dobre tory. Janek 6 punktów, Szachuś 5. Okno otwórz zawsze pomagało. Nie, nie ma takiej potrzeby. Mam tu wiatraczek. Jeszcze gorąco w sumie jest. Znaczy, jeszcze ciepło może w ten sposób. Okej, czekamy sobie cierpliwie na zakończenie kolejnej rundy. Rundy numer 8. No i będziemy walczyć dalej, no. Będziemy walczyć dalej, jest dobrze. Ja jestem z partii zadowolony. Teraz oczywiście troszkę zaryzykowałem. Można było spróbować dalej solidnie pograć. Pewnie niektórzy z Was mi napiszą, że no, trzeba trzymać się tej taktyki, graj szachuś solidnie, to byś miał lepszy wynik. Nie zawsze tak jest, słuchajcie. To się łatwo tylko tak mówi, naprawdę to się bardzo łatwo mówi. To nie jest do końca reguła. No tu panowie co, rzeźbią wieżówkę równą. Jak zwykle wieża na wieżę. No dobra, ale tu już panowie powtarzają. Fajnie. Remisik. Firusz Dża 7,5 na 8. Hikaru 7,5 na 8. Ok. Po 8 będzie też jakaś króciutka techniczna przerwa. Zawsze na YouTubie możemy sobie przewinąć pasek, przypominam. Czyli rozdziały. Czy nie myślałem, żeby zrobić mecz z Jaskółem, na przykład 4 partie po 10 minut, 4 partie po 5, 4 po 3, 4 po 1. Mów kiedy, to pierwszy otwieram piwko i siadam w fotel, aby obejrzeć. Kuczaju, wiesz co? Nie myślałem z tego względu, że po prostu nie mam na to czasu, ale ja jestem otwarty na takie rzeczy jak najbardziej. Kiedyś zagrałem fajny mecz z Dawidem Czerwem, już dawno temu, na YouTubie jest, bardzo dużo odsłon. To były 4 partie po 15 minut plus 10 sekund. Tam to w ogóle było dużo zadymy, tłumaczenia. Film ma ponad 100 tysięcy grubo wyświetleń. Bardzo dobrze się obejrzał. Więc na pewno to jest do zrobienia, a czemu nie? Tyle, że jak znajdę czas, to jak najbardziej jestem otwarty na takie rzeczy. Możecie Jaskółowi podpowiedzieć, tylko teraz, no w tym tygodniu na pewno nie dam rady. Ale to jest do zrobienia, ja nie wymiguję, jak najbardziej, bardzo chętnie. W sumie dawno, tak, między youtuberami nie było żadnych takich towarzyskich meczy. Dobry pomysł. To jest mój ulubiony film z tym meczem z Dawidem. Było bardzo dużo dymów i taktyki. No dzięki, tak, tam się działo. Sporo się działo. Może szanowny nasz admin by tutaj wkleił ten link. Bym był bardzo wdzięczny. Bardzo łatwo go wyszukać w popularnych. On jest bardzo wysoko. Przypominam się, moi drodzy, o kursie. Wykrzyknik kurs. Znajdziecie tam opis szachowych fundamentów, jeżeli macie ochotę dołączyć do najlepszego, oj dobra, to brzmi bardzo zuchwale, ale na pewno najbardziej rozbudowanego kursu w Polsce, który cieszy się naprawdę ogromną popularnością. Trwa teraz sprzedaż do 11 października. Zapraszam do zastanowienia się i dołączenia tak naprawdę. Kosztuje to trochę, ale nie jest to aż tak dużo, jakbyśmy na przykład chcieli trenować z jakimś trenerem, jeden na jeden chociażby, a kurs jest na całe życie. Zresztą opowiadam o tym we wczorajszym webinarze, też możecie obejrzeć to na YouTubie. Zapraszam. Dziękuję bardzo, panie adminie. Okej. Świeża głowa, słuchajcie, zero nerwów. Póki co po 8 rundach czuję się bardzo dobrze. Oczywiście dwie porażki mimo wszystko z rzędu wjechały. Zawsze to troszeczkę podcina skrzydła, ale walczymy. Ale walczymy.
Już pomyślę nad tytułem, słuchajcie, na YouTubie. Szachuś 5 punktów na 6, Duda 4 na 6. Coś takiego, nie? O, rety. Był piękny start. Piękny start się zaczął, naprawdę. No wszystko jest możliwe, będziemy walczyć. Mam nadzieję, że regularnie będę grał w tych turniejach. Jak jeszcze nie macie szachowych fundamentów, nie ma co się zastanawiać. Warto zainwestować w sobie, w kursy. Bardzo dziękuję, Matemat Szach. A, jesteś moim też kursantem, przepraszam. Ja nie wszystkich kojarzę z ników, no z nazwisk też nie, ale bardzo mi miło. Bardzo, bardzo mi miło. Dzięki serdeczne. Super mam ambasadorów w ogóle. Miło, miło. Słuchajcie, cóż, czekamy sobie. Czekamy sobie spokojnie na kolejną rundkę. No wypadałoby zrobić tu jeszcze jakieś punkciki, nie? No, nie chcę tutaj gdybać, ale wypadałoby zrobić te dwa i zrobić tą siódemkę chociaż. To byłoby już szczyt marzeń w tym dzisiejszym odcinku. No, cóż, nie mam tego komfortu, muszę walczyć o te punkty. Jakbym miał 6 teraz punktów, no to w ogóle super komfort, nie? Poprosimy rundę numer 9. Panie Czeską. Swoją drogą. Ciekawe, czy dostanę jakiegoś arcymistrza jeszcze. Mistrz międzynarodowy. No dobra. Lecimy. Krzysztof, skup się. Krzysztof, skup się. Gambit hetmański. No dobra. Jak to ja? Ostro grać muszę. Tak, ja i dumał. No A4. Żeby nie było tego ruchu. Ja to wszystko rozumiem. E3 chce zbić pionka. No dobra, to będzie wymiana. Odbije pionka i wszyscy żyją. Tak myślałem. Roszadę trzeba zrobić. Skoczek C6 tu. Dobra. Po tym posunięciu. Z skoczkiem. To jeszcze są ciekawe wejścia. Które wybił, ok. No dobra, mam becz. Jakiś ruch pewnie będzie kombinowany. Sobie patrzymy. Ok, skoczek wejdzie tu, rzecz jasna. No może wejść. Tak. Ok, chyba hetman B6, trzeba tu nic nie podstawić. Zagramy, zwiążemy. Wieża B1 będzie tutaj konieczna. No tak. Tutaj chyba sobie trzeba tak zagrać. Jak tak, to tak. On może dać szacha, ja odejdę. No ale to wszystko się zgadza. Chcę też tutaj palnąć. To też będzie całkiem sensowne. Jak tu, to tu.
może być ciekawe. Czy C4 jednak zagrać? Nigdy nie wiadomo, który ruch jest lepszy, ale wydaje mi się, że... Może w ogóle tu uderzyć? Nie no, król będzie miał problem. Będę miał ucieczkę królem jak coś, bo taki ruch prawdopodobnie biorę pod uwagę. Ale to myślę, że da radę. Takiego ruchu trzeba się też obawiać. Podchodzę troszkę pod związania. On ma ten motyw właśnie, skoczek D4. To taki, aha, to trzeba będzie może wieżą pobić. Zbił jednak, tak sądziłem, że zbije. Tak sądziłem, że on to zbije. Teraz bądź mądry i zagraj dobrze. Trzeba stworzyć tę wieżę. Czy to ma wiecznego szacha? Nie wiem, chyba nie. Na pewno tu będę chciał coś uderzyć. Fajnie byłoby hetmanem wrócić. Co? Aha, no dobra. Wszystko jasne. Ale to ja zbiję wieżę, nie będę się wygłupiał. Poczekajcie, bo ja bardzo możliwy... Aha, zamknął mi ten. Muszę tak zbić. No dobrze. Muszę to odbić. Zbijam wieżą, żeby tu pilnować i mieć taką opcję. Wieża F4. W pionkach jest porówno. Ja mam te pionki rozszczepione. Król jest troszkę bardziej narażony na atak. Ale moja wieża może być tu super aktywna. Czekajcie. Przewidziało mi się, że ja tam na F7 atakuję, a nie atakuję wcale. Tyle, że hetmanówka może być... jaka? Trochę gorsza. No właśnie. No tak, zagram. Bo chcę tutaj królem wejść. Tak. No właśnie. Może tu zagrać, a pionka mi skosić. Ale to tutaj. No nie, no tu się robi już gorąco. Tu się robi już gorąco. Król niestety odkryty w ciężkich figurach może mieć problem. Aha, no właśnie. Czy ja tu już dostaję mata? Dostaję matę. Ojku. Dam mu tę przyjemność. Wiecie co? No, trzy porażki z rzędu. Niestety, niestety. Nic nie poradzę na to. Nic na to nie poradzę. Ciężko. To trzeba będzie dwie partie wygrać na koniec. Ale, no widzicie jak to jest? Cztery z rzędu zwycięstwa, trzy porażki z rzędu. Jest źle. Wcale tak nie musiało być. Zerknijmy, gdzie tu były błędy. Goniec H4. Odważnie, Krzysztof. Zatrzymaj figurę następnym razem. Ale to mi się podobało, bo tu uproszczenia były całkiem sensowne. Tutaj skoczek to poszło. Tak. Hetman B3. No i teraz mądrze odejść figurami. Ale skoczek F3 jest ok. Skoczek wjechał. Bo, a, może goniec D5 teraz. Faktycznie goniec D5 może mieć sens. Ale to wjechał. Tutaj wszystko dobrze stoi. Tu głowy goniec E4. Myślałem o tym posunięciu. Zbił. Tak. No i teraz. Tutaj. Skoczek D4. No intuicyjnie ładnie tutaj pograł. No tak, bo problem jest w królu. On jest odkryty. Poszło tak. To bez znaczenia. No to jest niby remisowo. Wieża A8 trzeba dokładnie pograć. No trzeba dokładnie pograć. Właśnie. Wieża D4 stała dobrze. Wieża F4 już słabe, jak się okazuje. Wydawało mi się, że jest dobrze. Hetman B1. Ciężko się gra coś takiego. Oj, ciężko. Przejść hetmanem tu. A koordynację złapać. No tak. No niestety. Tutaj.
Szach nastąpił, król G3. Aha, król G3 można było. Ale co po tym? Będę 4. O losie. Weź i coś takiego licz. Aha, że wieża G4. No tak, no. Hetmanówka. Silnik to wszystko liczy. Tutaj już jestem w gorszej pozycji. I mata w czterech dostaje. Ale co innego grać? Najlepsze wieża D4. W życiu bym takiego ruchu nie wymyślił. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Co, on by odszedł gdzieś tutaj, tak strzelam. I tu i remis, bo uciekam. Tu pilnuję przede wszystkim. Ja cię kręcę. W życiu bym nie wymyślił takiego ruchu, słuchajcie. Na D4. Kompletnie nie mam do siebie pretensji. No cóż, no bywa, no trudno. Jeszcze dwie rundy. No jeszcze walczymy, słuchajcie. No walczymy. Ta siódemeczka byłaby piękna po prostu. Zobaczymy. No Janek już ma 7. No tak. Do przewidzenia. Szkoda. Szkoda, ale bardzo mi się dobrze dzisiaj gra. Niech ta passa zostaje. O, wszystkie partie były całkiem. Gdzieś tam jakiś jeden ruch decydował o wszystkim, oczywiście. Ale nie szkodzi. Jest ok. Troszkę mam teraz większe ciśnienie, bo muszę wygrać. Muszę wygrać. Wygrana jest tutaj najważniejsza. No nie jest najważniejsza, ale dobrze by było zakończyć to. Słuchajcie, jak ja tfu, zakończę 5 na 11. Nawet nie chcę myśleć, i co to w ogóle będzie. Nie zgadzam się na 5 z 11. 5 z 6 tak, ale nie na 5 z 11. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Chociaż pół punkcika. Nie, no trzeba wygrać dwie partie. Teraz trzeba wygrać. Szósteczka już jest ok. Trzeba po prostu wygrać. Koniec, kropka. No. Jedziemy. Na spokojnie. Walka trwa. Tu nie ma lekko. Trzeba wygrywać. No, po prostu trzeba walczyć w każdej partii z każdym. No tutaj nie ma zmiłuj się. No. Niestety. A to jest kwestia też debiutów, jakie grasz. No ja lubię grać ryzykownie, lubię grać ostre partie, dlatego też te wyniki są różne. Stabilnie, no, niby można spróbować mega stabilnie, ale to nie leży w mojej naturze. Ja muszę jakoś tu próbować cisnąć. Czy wolę grać o 17 czy o 23? No o 17 zdecydowanie. O 23 to ja już nie żyję prawie. Ale czasem jak jest dzień konia, no to zagram o 23 również. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Może, nie obiecuję. Zobaczę, jak jeszcze będzie energia. Dobra. Runda numer 10 za moment, czyli runda przedostatnia. Ok, znowu kolejny mistrz międzynarodowy. Przynajmniej sobie pogram z silnymi mistrzami. Ojej. Z jaką gram streamerką? Dobra, patrz na szachy, Krzysztof. Okej, jedziemy. Dobra. No i teraz tak. Jaki wariant grać? No wybijemy to. Skoczek C5. Dobrze, wieża E8. No i A5 jedziemy, tak? Skoczek się tutaj trzyma. O, tutaj bezpiecznie moja przeciwniczka będzie grała. Bardzo silna zresztą. Nieźle. C6 jeszcze jest ruchem potrzebnym. Ostatnio grałem sobie ten wariant. Dużo taktyki się w nim pojawia, trzeba bardzo uważać. C6. Skoczek na E7 wcześniej można, też dobrze. Tutaj chcę wejść tu i tu spróbować się przyczaić. Dobra, jest ruch F4, ok.
wysoko. Wejść hetmanem na A5. Okej, tu pionek D6 jest nieistotny. Znaczy jest istotny, ale nie, może nie aż tak bardzo. No spróbujemy z powrotem. Zresztą A3 chyba też trzeba spróbować coś takiego wrzucić. Wrzucimy, spróbujemy osłabić skrzydełko. Ok. I może z powrotem, tak, żeby zagrać tu i tu. Też kurczę, to goniec mu nie jest wyprowadzony. Przeciwniczka stoi bardzo wysoko. W sensie. I figury są dobrze ustawione. No tak, chcę mi chapsnąć pionka. Ok. No nie, spróbuję tak. Nie podoba mi się, bo stoję w miejscu, jakoś nie robię progresu. Coś tutaj musiałem sknocić. Coś musiałem sknocić w tej pozycji. Wymiana gońców. Słusznie. O, spróbuję przejść tu skoczkami. Może mi to coś da. Skoczę skoczkiem, niech on tam sobie bryka. Taki ruch to tutaj. Hetman D8 jeszcze zobaczymy. Dokładnie, może tu w takim razie. Otworzyć to troszkę. A taki ruch? Oj! Aha, tu mam wejście, dobra. Już nie mam, ale to nie szkodzi. Dobra, tak, żeby się wieże tutaj scaliły. Czasami mam tutaj kopnięcie. Czasami, mówię. Dobra, niech bije pionka D6, ja gram tak. Okej, wszyscy są szczęśliwi, grozi odejście gońcem. Teraz mi się podoba, tu jeszcze są taktyczne motywy, bardzo fajne. Może, żeby... Bo tutaj... Co ja w ogóle gadam? Tak chyba trzeba grać. Jak zbiję, to zbiję hetmanem. Jak wymienię hetmana, to będzie super. Dobra, wymiana hetmana będzie bardzo dobra. Bez pionka jestem, ale mam wolno, będę miał wolną linię. Tak nawet zagrała przeciwniczka. Dobra. Nic nie widzę sensownego. Bez pionka tutaj bardzo bardzo chętnie pogram bez pionka. Raczej taki ruch może nastąpić. Ale nie, bo tu na A2. Właśnie, pionek robi karierę. Stoi dobrze. Tylko, czy ja to wykorzystam? Może subtelnie tak, nie widzę pomysłu. Krzysztof, no musisz coś grać, no. Krzysztof, musisz coś grać. Bardzo solidnie przeciwniczka tutaj podchodzi do sytuacji. Spróbuję zaryzykować, zagrać tu. No dobra. Okej. W pionkach się wyrównało, tylko że ja mam tutaj jakby ciutkę lepiej. Szach, a tu wejdzie. To jest dobry ruch. Mojej przeciwniczki. Z
Kurczę, król F8 muszę. No właśnie. Niestety tracę pionka. Ale partia, naprawdę. Szkoda, jeszcze się nie skończyło. Ja tu stoję źle, bardzo źle. No właśnie. Ojejku. Przegrano. Ojej! Jeszcze tutaj. Cztery porażki z rzędu. Da mi szansę na mata. Pięć na dziesięć. Pięć na sześć. Pięć na dziesięć. Cudownie. Kurczę, dobra pozycja była w końcówce. Zaraz wam udowodnię, że była dobra. Trochę się oczywiście popultałem tutaj, niestety, ale mam takie poczucie dobrej gry, wiecie? Tych punktów jest teraz szalenie mało, ale takie poczucie dobrej gry. Tylko brakuje jeszcze tych punkcików. Tak mi się tutaj to dobrze grało. Potem udało się wyjść z tego takiego małego worka. Zbiła. Co? Trzeba było wybić? Może. W sumie na jedno wyszło. Tutaj. No i tutaj, tutaj wieża D8. Stoję dobrze, bez pionka. W ogóle, jakim cudem jej się udało z tego wygrzebać, no? Nic nie ma tutaj, naprawdę? Nie wierzę po prostu, że nic tutaj nie ma, nie? Tutaj, tutaj. No wybić trzeba, tak. Skoczek scena A2, ok. No to widziałem. No i dobra, równa. F6. O, F6 najpierw zagraj. Tutaj zagraj, nie wpuść króla, a ja tu źle zagrałem. Ciągle F6 jest. Znaczy nie, no nie powinienem tego przegrać oczywiście. Tutaj już popełniłem wielki błąd. No wielki błąd, tutaj to już widać. Po prostu król złapał taką aktywność, że głowa mała. Kompletnie. No F6. Dlaczego nie gram F6? Nie wiem. Zaćmienie umysłu. Szkoda, 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 szkoda. No tutaj pozycja już była niestety przegrana. Pionek mniej i tutaj bardzo solidnie zawodniczka już to przytrzymała. Okej, no trudno. Jeszcze jedna partia. No przydałoby się zrobić tą szóstkę, co? 5 na 6, 5 na 10. A tak było pięknie. Było tak pięknie. Nie rozumiem. Cztery porażki z rzędu. Ale po, według mnie, spoko partiach. To nie były takie partie, gdzie tam podstawka od razu i koniec, nie? Och, to po prostu lecimy. Lecimy po tą skromną szósteczkę. Cztery porażki z rzędu. O losie. No dobra, tu będzie wybicie. No tak, jest. To też lubię grać. Chcemy zagrać E4. No to E4 od razu. Okej. Okay. A mogłem wziąć pionkę? Chyba mogłem. No tak. Dobra. Chwilą momentu. O! Zagramy na wariata, co nie? Zagramy tak. Jak bicie, to tu. To D6. Masz się męczyć.
Bo jak tu to bije skoczka, a jak nie, to bije tu. No i niech liczy. Oczywiście tam nic się nie dzieje, bo tutaj bicie, tutaj, no i tam, aha, mogę nawet obronić. Zagrać tak, no zobaczymy. To może być całkiem sensowne. Dobra, mam tak, bo jak bicie tu ok. Tu. Chyba działa. Bo cały czas wisi skoczek. Jakby nie było. Jak tu, to biorę skoczka. Jak tu, to bije. Wszystko się zgadza. Ale w szachach bardzo ważna jest regularność w grze. Właśnie jak regularnie, jak czy tak solidnie grasz, to też robisz punkty w turnieju. Zbił? No to co? Zyskuje chyba materiał. Może zbić tu oczywiście, ale to wtedy... No to okej. Figura więcej. No to co? Subtelnie chyba odchodzimy. I cieszymy się z pozycji. Figura za pionka. Da się grać. Okej. Może tak po prostu na gońca? Co będzie mi blokował wieżyczkę? Jasne. To posunięcie widziałem również. No dobra, trzeba jakoś mądrze odejść. Chyba tutaj jednak, żeby bronić. Lufcik może by się przydał. Zagram ten lufcik i ucieknę królem. Tak po prostu. Sprytnie. Sprytnie zagrałeś, kolego. Taki mam też sprytny ruch, słuchajcie. O, właśnie. Bo jak zbiję, to mat. Wieża E6. Też nie widziałem na początku. Dobrze, obroniłeś się, ok. Zajmujemy linię. Tutaj to tutaj wieża wchodzi. Też jest ok. No, H4 może być, oczywiście. Tu wejdziesz, co? Nie możesz tu wejść, bo dostaniesz mata. Bronisz się od mata w pożądalu. To próbujemy wymieniać. Aha, bo tutaj po prostu może też kozić pionka. To też może być niebezpieczne. Tu i tu. A, i zabrakło takiego jednego punkta, nie? Tak siódemeczka byłaby już piękna. A, zabrakło, zabrakło. Nie szkodzi. Jeszcze przyjdzie na to czas. Szach. 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 I w dwóch ruchach byłby mat. Moi drodzy, szósteczka zrobiona, ale jestem bardzo, bardzo zadowolony po tych wszystkich partiach, bo w końcu te partie były po walce i takiej, no... Czułem, że z tych partii można by było co najmniej 8 punktów wyciągnąć.
Więc myślę, że będzie potencjał na następny raz. Bardzo jestem zadowolony. Dziękuję serdecznie Wam za uwagę. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.